Halo? Tak, księże biskupie, tak? Będę za 15 minut, tak? Nawet za 10, no. Bardzo się spieszę. Dobrze, tak, będę na pewno. Do zobisku. No. Witam serdecznie, widzę, goście już są, czyli możemy zaczynać. Staszku, bardzo proszę. Staszek, podgoń, podgoń! Stop, Staszku, stop. Czy ktoś może podnieść pannę młodą? No, bardzo proszę. No, proszę podnieść pannę młodą, pomóc jej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Chodź, moje drogie dziecko. No, chodź. Czy sam mąż wychodzi? No, później będzie jeszcze gorzej. No, chodź tu. Chodź tu. Aleś orła wywinęła, no. Taki biały orzeł na czerwonym tle, no. Dobrze, moja droga, już jesteś, tak? Dobrze, no, czyli możemy zaczynać, się troszkę spieszę, dobrze. Czyli, moi drodzy, zebraliśmy się tutaj, aby połączyć... Ale proszę księdza, nie ma jeszcze mojego narzeczonego, no. Dobra, Bóg nam to wybaczy, który się podoba? No wie ksiądz? A to nie grzech? Grzech to się spóźniać, moje drogie dziecko, no. A ten to będzie taki w zastępstwie, taki dubler, tak? Jak młody przyjdzie, to się go podmieni. No, który się podoba? No to ten, co mi pomógł tam. No. No szybciutko, no szybciutko. Ja zapraszam pana bardzo. Proszę mi pomóc. No, chodź. No! Ale ty przyszłej żonie nogi nie podstawia już tu. Chodźcie, drogie dzieci. No, szybciutko, czas nas goni. No, chodź, no. Jakąś marynareczkę mogę jeszcze czasem na ten ślub, no ale rozumiem, nowa moda. Dobrze, no, czyli możemy zaczynać, tak? Czy masz, tu przedłużenie twojego głosu będzie, no. Dobrze, czyli co, możemy zaczynać, tak? Moi drodzy, zebraliśmy się tutaj, aby połączyć... Stop! A, no, jak się człowiek spieszy, a. U spowiedzi przedślubnej był? Nie. No właśnie, Asia, chodź. No, chodź. Jak każdy Polak, no dobrze, no słuchaj, no teraz powtarzaj za mną. Ostatni raz na spowiedzi byłem. Głośniej. Ostatni raz na spowiedzi byłem. Się nic nie bój, to jest tylko ty i Bóg tutaj, tu nie widzę jedzenia. No. No, dobrze, obraziłem. No i teraz te grzechy. Te grzechy? No, wymieniasz, no. Przed grzechem trzeba było tak zrobić, no. Dajesz, no, te grzechy, no szybciutko. No, dość dużo ich było. No, to wymieniasz, no co tam było, no. Nie wstydź. Zgrzeszyłem, no. Jak z każdym. Masz listę najczęściej popełnianych grzechów przez Polaków. No. Popieram PZPN. Ja nie wiem, czy ci tu Bóg pomoże, no. No dalej, co tam jeszcze? No wybieraj, które. Oglądam Modę na sukces. A powiedz mi, rozumiesz, o co tam chodzi w ogóle? No, przy którymś tam się odcinku zgubiłem. To jeszcze większy grzech, no. Dobrze, które jeszcze? Ciągnę kablówkę na lewo. Dobrze. Zdarza się. No, pamiętaj, że oni kontrolują tylko w weekendy, no. No i coś jeszcze? I nie płacę abonamentu telewizyjnego. Nie przejmuj się, 99,9 Polaków ma ten grzech. No. Dobra, to teraz pokuta, czekaj, nagrzeszyłeś trochę. To według taryfikatora to będzie od 400 do 500 zł na remont dachu kościoła i 10 karnych zdrowasiek. Przyjmujesz, czy kierujemy sprawę na synod biskupi? Kierujemy. No dobrze. Po ceremonii wypiszemy tam potrzebne papiery, dobra? No, chodź. Chodź tu na miejsce, dobrze. Dobrze, stajesz na miejscu, gotowi? Tak? Czyli co, możemy zaczynać, tak? Dobrze. Moi drodzy, zebraliśmy się tutaj, aby połączyć świętym wezwą marzeńskim... Proszę księdza, ale my przygotowaliśmy sobie takie wyznania i chcielibyśmy sobie je powiedzieć.
No to ja pierwsza. No szybko, dobrze? No. Kochanie. Kiedy cię pierwszy raz ujrzałam, biegałeś pijany po pokładzie samolotu. Uwielbiam w tobie to, że jesteś taki szalony i jednocześnie trochę męski. Naprawdę świetnie wyglądasz w moich rajstopach. To, że depilujesz dla mnie całe ciało, naprawdę jest wyrazem twojej miłości do mnie. I wiedząc, że kochasz żeglarstwo, chcę być twoim cichym portem na wzburzonym morzu życia. No, żeglarzu, teraz ty. No. No. Jest jakaś lista podpowiedzi? No, kawalerski, no. No, jak byś zgadł. No, szybciutko. Kochanie, nie pamiętam naszego pierwszego spotkania. Coś kojarzę. Że w samolocie. Kocham cię za to, że tolerujesz moje bieganie po osiedlu na Golasa. Ja to wezmę, będę miał dowód. Dobrze. Czyli co, możemy, tak? To do puenty. Dobrze. Przepraszam. Tak, księże biskupie? Tak, już praktycznie siedzę w samochodzie. Już minąłem pierwsze rondo. Tak, wezmę kremówki, znaczy się frankfurterki. Wezmę, no, będę na pewno. Do zobisku. Przepraszam. Panie Boże, wiem, że zgrzeszyłem. Skłamałem. Moja wina, na maksa moja wina, ale się spieszę. Pogadamy wieczorem. No. Dobrze. Dobrze, to powtarzaj za mną. Ja, Katarzyna Bielosiek, cię, Łukasz, zamężuję, ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę do śmierci. Powtarzaj. Ja, Katarzyna, biorę sobie ciebie, Łukaszu, za męża. Sprawniej proszę. Ale ja chciałam, żeby było tak z uczuciem. Zaraz będzie z ostatnim namaszczeniem, no. I ślubuję ci miłość. I wierność. I uczciwość małżeńską. No szkuria! Dzień dobry! O! Wszyscy już są, widzę! Przepraszam najmocniej! O, i ciocia jest! I umarta kochana! Fajnie, fajnie! Przepraszam, na kawalerskim się troszeczkę zasiedziałem, no. To ksiądz tu? To kto skoczył po flaszkę? A to co, świadek? Tak, świadek. A on tak pomagał. Świadek. A, jak pomagał, to gratulacje się należą, gratulacje, prezent by się przydał. Miałem kwiaty tutaj jakieś z kawalerskiego jeszcze, ale o, takie coś zostało. Dziękuję straszliwie mocno, ogromnie. Do cioci Halinki? Nie, do cioci Halinki, proszę, zapraszam. Brawa wielkie! Czy możemy, tak? Tak. Tak. Czy ty tak? Tak. Czy ty tak? Tak. No to się pocałujcie, no. Ale piękny ślub. I ksiądz taki fajny, nie? Fajny, fajny. I na kawalerskim tylko on ze mną biegał po osiedlu. A halo? Dzień dobry, pani kierowniczy, niu. Oczywiście już są nowe butunie w witryniuni. Tak, one stoją i tuptają. Tak, pani kierowniczy, niu, bo ja wymyśliłem nowe hasło reklamowe dla naszego sklepu. Powiedzieć? Dobra, uwaga. Nadciąga. Nasze buty są do... I tu mi rymu brakuje. Nie podoba się... Sama mogłaś wymyślić.
Dzień dobry. Jak mogę pana uszczęśliwić? Uszczęśliwić? To znaczy, co mogę dla pana zrobić? Czyli zrobi pan wszystko, o co poproszę? Nie znamy się tak dobrze. Oczywiście wszystko w ramach naszego sklepu. Świetnie. Mam klapki do reklamacji. Reklamacji nie przyjmujemy. Jak to? No tak, jakbyśmy przyjmowali, tylko że na odwrót. Zaraz, spokojnie, proszę pana. Ja kupiłem tutaj te klapki, tylko ktoś mi je źle zapakował. Jeden srebrny, drugi czarny. Chcę, żeby były w jednym kolorze, no. Matko, jaki kretyn. No właśnie. Właśnie mówię o panu. Proszę pana, ja do pana grzecznie, kulturalnie przychodzę z reklamacją. Mam klapki w dwóch różnych kolorach. Ale ja nie rozumiem, o co panu chodzi. Słucham? Nie. Słuchaj pan, bierzesz pan srebrnego klapka, lecisz z nim na zaplecze, przenosisz drugi srebrny, proste? Ale my już nie mamy srebrnych klapków, to był hit lata. To, że ma pan jeden, to i tak szał. To niech będą czarne. Chodzi o to, żeby obydwa były w tym samym kolorze. Ale już spokojnie, zatrzymajmy tą rozpędzoną lokomotywę testosteronu. Tak, teraz pan wsiada ze mną na rumaka pokoju. Bardzo proszę. I podjeżdżamy do siebie, podjeżdżamy do siebie, podjeżdżamy do siebie. Nie jestem podkuty. A twarz taka końska. No. No, no dobrze, proszę mi pokazać te klapki. Proszę. Matko, jakie ma pan wielkie giry. Reszta też jest taka duża. Trochę kultury, to są klapki żony. Proszę pana, bo ja chyba troszkę głupi jestem. I w końcu powiedział pan coś z sensem. A pan ma żonę King Konga. Kochanie, na obiad. Proszę pana, te klapki wyglądają zupełnie jak nowe, jakby ich nikt nie nosił, więc jak ja mam je panu zareklamować? Bo to są nowe klapki. Żona ich jeszcze nie nosiła, bo są w dwóch różnych kolorach i to jest ich podstawowa wada. Od kiedy kolor jest wadą, ty obuwniczy rasisto? Aha. Słuchaj pan, widzisz kolor tego klapka? No srebrny. A ten? Czarny. Widzisz różnicę? Widzę. To teraz zrób tak, żebyś tej różnicy nie widział. A teraz niech pan zmyka, bo się zdenerwuję, proszę pana. Jak ja się w domu denerwuję, to nawet rybka w akwarium za zameczek się chowa, proszę pana. Taki jestem szajbus, więc proszę pana... Słuchaj, gnoju! Sprawdzasz kolor, sprawdzasz kolor, lecisz na zaplecze, przejdź drugi tak sam, lecisz! Co za sklep? No, widzi pan, można. Proszę pana, ja mam jeszcze patelnię. Nie, nie, nie! Nareszcie w domku. Oj, Wojtuś, nie prowokuj. Nie prowokuj, Elusi. Jak tak na ciebie patrzę, to bym cię schrupał, moje te ciasteczko. A chrup mnie. Tylko tak, żeby wióry leciały. A tak, dużo wiórów, jurków, niech lecą. A co ty tutaj ukryłaś? Niedobry ty. Dzień dobry, panie sąsiedzie. Dzień dobry, ja tak poczułem takie wibracje, że już wróciliście. Dzień dobry, o co chodzi? Bo jak was nie było, to listonosz chodził i listy rozdawał. Nie to wziąłem dla was, żebyście nie musieli chodzić. No to dziękuję. Nic ciekawego. To tym bardziej dziękuję. No, to ja polecam się na przyszłość. Na przyszłość. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Kochanie, nadchodzi twój ciasteczkowy potwór. A, jak nadchodzę i nadszedłem. Jestem. Niespodzianka. Co takiego ciekawego? Co
sąsiedzie. Bo skoro już wróciliście, to ja chciałem tylko powiedzieć, a ja nie chciałem sąsiada z toalety wyrywać. Nic sąsiad nie wyrwał. Wiem, widziałem przez okno. O co chodzi? A panie sąsiedzie, ja robię takie półeczki w piwnicy. No ogóreczki, bo mam taką działeczkę, tam hoduję nieduża, pół ara, dwa razy kosiareczką się przyjedzie, już jest spokój, ale obok tych ogóreczków to mam jeszcze marcheweczkę. Wyobrażasz sobie, sąsiad, że mnie tą marcheweczkę ostatnią mszyce zaatakowały. Ale nie tak, że siadają na naci, podżerają. Te mszyce się w 10 zbierają, wytargują mnie tą marchewkę z ziemi, rozwlekają po całej działce, ogniska zaczęły palić. Piwsko zaczęły pić. Wie sąsiad, co mi ostatnio na płocie namaziały? Biedronki mi namaziały. Sąsiedzie, to przechodzi ludzkie pojęcie. One chyba z Ukrainy przyleciały, te mszyce. One będą polskie samochody przez działki szmuglować. Sąsiedzie. One będą nasz kapitał rozkładać. One nasz krzyż obciądą wszystkie. On się cały zielony zrobi od tych mszyc. Sąsiedzie, o co chodzi? Wiertarkę bym pożyczył. Nie mam. A co sąsiad ma? Piłkę do metalu. Biorę. Se pierdyknął kafelki. Proszę. Dziękuję. Ale się będzie rżnęło, nie? Panie sąsiedzie, ale bardzo fajna ta piłka. Chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz, że se sąsiad takie Jupitery pod sufitem pierdyknął. A co, złe Jupitery? Nie fajne. Tylko mnie się kojarzy, jak mój szwagier miał kawalerskie, to on nas wziął do takiego budynku. Tam też były takie Jupitery. A. Ale tam strasznie dużo bab chodziło. I chciał ode mnie mnóstwo pieniędzy. A to ZUS. A, ZUS, tak, no. To, dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. No. Kochanie, nadchodzi twój tygrys. Tygrysie. No tak, tygrys potrzebuje jedzonko. Jedzonko dla tygryska. Mniam, mniam. Smaczny tygrysek. Kochanie, nadchodzi deserek. O, panie sąsiedzie, bo ta piłka to od razu pierdyknęła. To... Oho. A ja widzę, u sąsiada pora obiadowa. A co coś z takim rozmachem futrował? Nic nie futrowałem. O, fakty mówią o czym innym. Matko i córko, sąsiad klatkę goli. Nie gole, nad gazem opalam. To sąsiedzie, to sąsiad czytał ten sam artykuł depilacji ogniem, co ja. Sąsiedzie, ja przed świętami to taki zarośnięty byłem, że mi włosy tu przez dresik wyłaziły. Ja się raz na kanapie zasiedziałem, to mi się z tyłu taki dret zrobił, że ja spodni ściągnąć nie mogłem. Co pomyślałem, akurat stara Rosu gotowała na gazie, nie? To się tak podkradnę i sobie wydepiluję ogniem, nie? Tak podszedłem, że niby po pięcie się chciałem podrapać, to kolano do ognia przyłożyłem. Jak mnie się te dziury zajęły. Jak te nogi poszedł do góry. Sąsiedzie, pomieszkańko w tej wewte latałem. A wszyscy mówili, że my w te święta to najjaśniejszą choinkę mieli. Mówię sąsiadowi. Ale co to, stara nie gasiła? No próbowała, wzięła mopa, zaczęła napierdzielać. To dobrze. No dobrze, tylko głupia tą szmatę na koniec kija zapomniała dowiązać. Ja to już nie wiedziałem, czy mnie te plecy od tyłu pożeliny, czy od tego kija tak spuchły. No tak, a wiadra z wodą nie miała? No było wiaderko w łazience, stało tam, gdzie powinno. No. Tylko my świeżo po remoncie byli w wiaderku, to sam beton został. Mieć dźwięk o tym wiadrem, gdzie przed świętami z każdym świętym osobiście przywitałem. I coś mówili? Ta ostatni mi powiedział, staj stary, bo ci skóra z plecu złazi, no. A. Sąsiedzie, ja cały wydepilowany byłem.
salusieńki. A skóra mi się tak naciągnęła tu, co się brwi wszystko, rzęsy, włosy. Wiesz, sąsiad mnie na naszej dzielnicy wołali? Jak? Zdziwiony. Tak, sąsiedzie, ja oczy zamykałem, mi się pięty w stopach podkurczały. Szkoda gale, sąsiedzie, co ja w siebie kremu wklepałem? O Boż. No dobrze, sąsiedzie, ale do rzeczy, bo nie ma czasu. No, sąsiedzie. No. Bo jak was nie było, to co? No ciszko. Co, co? Straż miejską chodził. I co? No dwóch takich chodził, jeden z czupurem taki. Sąsiedzi, a nie wiem, no, chyba z Krakowa tu przyjechali na wizytację. I co? No, sąsiedzi, i właśnie nic, ho! Co, nic? Co, po dwóch łażą, nic nie ma. Ja... Wojtek, no ileż ja mogę na ciebie czekać? A moja stara mówiła, że pani w banku pracuje. A tu widzę służba zdrowia, no! Aby człowiek zachorował, będzie do sąsiadeczki można wpaść na zaszczyt? Będzie można? Nie będzie można, do widzenia! Do widzenia mi stąd, w tej chwili, do widzenia mówię, raz na dzień, do widzenia! Kochanie, spokojnie, nie denerwuj się, zapomnijmy o nim, wyrzućmy go z głowy, zrelaksujmy się, to jest nasza ostatnia szansa, po prostu oddychajmy, relaks. Mierzymy ciśnienie? O, siostro! Jaki dreszcz poczułem! A, siostro! Gdzie jest ochrona szpitala? Pacjent zwariował! Niedobry! O, niedobry pacjent! Niedobry! O, jaki niedobry pacjent! Hała! O, ratunku! Jestem niedobry pacjentem! Jestem niedobry! Co się tam dzieje? Ja słyszałem wyraźne ratunku! Ja mam dobrą szklankę! Ja nie odejdę od drzwi, dopóki nie otworzysz! O, dzień dobry, pan, panie sąsiadko! Chodźcie pan! Ale mnie pani koszulkę wymięła! Do kościoła ją miałem! Teraz co ja zrobię? Bardzo nam pan dzisiaj przeszkodził! Ale ja chciałem... Jeszcze nie skończyłam! To, że ma pan dużo wolnego czasu, wcale nie oznacza, że może nas pan obarczać swoim bezrobociem. Ale ja z wyboru jeszcze! Jeśli jeszcze raz zobaczę cię pod naszymi drzwiami, to ci taką lewatywę zrobię, że przez miesiąc nie usiądziesz. Rozumiesz? Dziękuję, rozumiem. A teraz... Kochanie, spróbujemy jeszcze raz. Ja już jestem po. Zapraszam. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry panu. To rzeczywiście bardzo dobry dzień na kolejne zajęcia w niedzielnej szkółce agresji, finansowanej z funduszu Unii Europejskiej. O nazwie nie kijem go, to pałką. Na początku przypomnijcie, kim jesteście i co robicie w życiu. Ja mam na imię Elżbieta i jestem katechetką. Ja mam na imię Tadeusz i jestem profesorem nauk humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Szkoła nasza charakteryzuje się bardzo długim okresem... Dobra! Wiemy już o sobie wystarczająco dużo, żeby przejść do nauki agresji. A wiem, że jesteście jej pozbawieni i przez to wszyscy uczniowie kopią was w dupę. A tam od razu kopią. Od czasem podszturchną, czasem ze schodów strącą, czasem kosz na głowę włożą. Takie tam dziecięce zabawy. Ja chciałem nieśmiało nadmienić, że mnie się to nawet podoba. Co? Dosyć tego babolenia. Właśnie po to trafiliście na ten kurs, żeby nie babolić. Na początek agresja słowna. Zaczniemy od ciebie, Grażyno. Ale ja mam na imię Elżbieta. Nie interesuje mnie to, kobieto. Zaczniemy od ciebie. Zwyzywaj mnie. Ja? Tak. Ty zwyzywaj mnie. No to dobrze, no to jak tak troszeczkę pomyślę. To powiem... Głuptasku. Nie, przepraszam, za mocno. Źle, przepraszam. Tak się wyzywa. Ty chodząca biedoto. Ty nieudacznico życiowa. Ty lampo zero. Ale dlaczego pan tak brzydko do mnie mówi? Unia mi za to płaci.
spróbuję wydobyć z ciebie te niewykorzystane pokłady agresji. Żebyś mogła kiedyś w przyszłości... A ty co? Niewydarzony człowieku z dyplomem! Co? W obrońcy uciśnionych się bawisz, tak? Na co mi powiesz, profesorku? Na co? Ja chciałem tylko powiedzieć, że my wcale nie chcieliśmy uczestniczyć w tym kursie. Co? Wstawać! Ja was zaraz przechrzczę! Bo jeśli o to chodzi, to ja muszę powiedzieć, że my sam już... Sam. O, proszę pana! W tym momencie pan odrobinę przeholował. Forma przeszczę jest formą niepoprawną. Należałoby użyć formy ochrzczę. Ja ochrzczę, ty ochrzcisz, my ochrzcimy. Co? Zła forma, profesorku nauk humanistycznych? To posłuchaj tego. Poszłem! O Jezu. Włącza! Kupywać! Na dworzu! I na deser! Tordła! No i co mi powiesz, profesorku? Na co powiesz, profesorku? Co powiesz? Na co? Ty dalej! Panie profesorze! Cicho, cicho, nie blokuj chłopa, właśnie zaczął się otwierać! Patrz, kordła! Ty dalej! Sukces pedagogiczny! Ale pan jest niemiły i niewychowany jak mało kto. I my sobie nie życzymy takiego traktowania. O, widzisz, zaczynasz gadać do rzeczy. Ale i tak, jesteś słaba jak twoje wszystkie katechezy. I na 100 metrów śmierdzi od ciebie szatanem. Grażynka, nie daj się mu! Nie daj mu się grać! Jestem Grażynka! Jestem! Katechetka Elżbieta! Tak, Grażynka! Masz go, Grażynka! Masz go, Grażynka, gdzie ty? Super! Nie jestem Grażynka! Tadeusz, trzymaj tego sukienkota! Odrobinkę się boję! Dobrze, dobrze. W kształcie ochoty! Jak mówię trzymaj, to trzymaj! Bo dłużej od ciebie! Ja mam jaja! I wąsy! Wąs okej! Będą z was ludzie! Nie będą! Tylko będą, fajansiarzu ty! Ty zapamiętaj sobie raz na zawsze. Ja będę. Ty będziesz. My będziemy. A oni będą. Katechetka Elżbieta do ataku! Proszę, proszę, bardzo dobrze, świetnie. Emocje, części, gęsi, więcej, tak jest. Tak na pierwsze zajęcia, świetnie. Dostaniecie nagrodę. Zabieram was na zajęcia w terenie. Przylegia, Grzlisku.